Witamy Was serdecznie. Cześć. Jesteśmy w siedzibie Fundacji ePaństwo. Moim gościem jest Jakub Górnicki. Fundacja ePaństwo zajmuje się... My zajmujemy się informacją publiczną, jej pozyskiwaniem, jej przetwarzaniem, sprawianiem, żeby jeszcze więcej instytucji chciało wypełniać swoje ustawowe obowiązki i tą informację udostępniać, i na podstawie tego tworzymy różnego rodzaju usługi, tak jak portal Moje Państwo, tworzymy też raporty, no i staramy się pokazywać obywatelom, czyli wszystkim nam, że na podstawie tej informacji publicznej mogą lepiej rozumieć to, w jaki sposób funkcjonuje polskie państwo. Czyli twierdzicie, że obywatele przez lepszy dostęp do informacji mogą mieć wpływ na to, jak państwo funkcjonuje? Jak najbardziej, wiesz co, bo w informacji publicznej zawarte są informacje na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje państwo. I to nie tylko na tym szczeblu, że tak powiem, centralnym, czyli na szczeblu rządowym, parlamentarnym, senackim, ale również na tym szczeblu najniższym, czyli gminnym oraz powiatowym. I jakby dla nas ważne jest to, znaczy inaczej, to jest troszeczkę tak jak z encyklopedią. Tak? Jak zapoznamy się z jakimś hasłem, no to już wtedy zmieniamy, albo potwierdzamy swoje przypuszczenia, albo zmieniamy pogląd, bo dostaliśmy informacje, które były inne od tych, których się spodziewaliśmy, albo takich, które w ogóle nie oczekiwaliśmy. Tak samo jest troszeczkę z informacją publiczną, to znaczy po prostu patrzymy na informacje, które no, zmieniają nas, ponieważ mamy dostęp do informacji. No to jest taka troszeczkę funkcja, bym powiedział, dziennikarska, kontrolna też, czyli, bo informacje, to są fakty, to też jest istotne, że tam są, to są też jakby informacje, które nie mają konkretnej jeszcze narracji politycznej, tylko PKB jest takie, a nie inne. Tyle osób ma takie, a nie inne bezrobocie i możemy dalej sobie to analizować. A wśród korzystających właśnie z aplikacji czy stron, które udostępniacie, takich na przykład MojePaństwo.pl, czy to są głównie przedsiębiorcy, czy właśnie takie osoby, które są przyzwyczajone, mają ten poziom jakby wiedzy na temat tego, jak korzystać z danych dostępnych publicznie, trochę może większy, czy też widzicie, że osoby prywatne, nie będące przedsiębiorstwem albo instytucją też się tym interesują? Wiesz co, wszyscy. To naprawdę zależy. Patrzę na Ciebie, czy patrzę tam? Czy tak myślę, że możemy się spokojnie patrzeć tam, jeżeli będą jakieś komentarze czy pytania, to też... Ja nie patrzę tam, nie wiem, czy są komentarze. To też z przyjemnością na nie odpowiemy. Wracając do Twojego pytania, to naprawdę zależy, ponieważ wiesz co, myśmy jak zaczynaliśmy 5 lat temu, to zajmowaliśmy się tylko tak danymi parlamentarnymi. Pokazywaliśmy to, w jaki sposób pracuje polski Sejm oraz polscy posłowie. Dzisiaj na mojepaństwo.pl możesz znaleźć bardzo dużo danych, to znaczy one pochodzą z różnych źródeł. Czy są to dane z KRS-u, pokazujące te informacje o przedsiębiorcach, czy są to dane o dotacjach unijnych, kto otrzymał, kiedy, które są kolejne, czy są to dane o zamówieniach publicznych. Następnie te dane wiążemy, czyli to są na przykład 3 takie usługi, które są częściej z nich korzystają przedsiębiorcy. Czyli na przykład szukają zamówień publicznych w całej Polsce, przeszukują naszą bazę odnośnie i wtedy mogą mieć, że tak powiem, jeżeli na co dzień mieszkają w Turku, to mogą zobaczyć, czy jest jakieś zamówienie publiczne z tego, co ich interesuje w Białymstoku. I mogą robić to prościej i szybciej. Inne informacje są używane przez dziennikarzy, czyli dotyczy, jak już tak powiem, pracy posłów, tego, co mówią w mediach społecznościowych, tego, w jaki sposób obraduje polski parlament. A inne informacje też są używane tak naprawdę przez zwykłych ludzi. No, w tej chwili portal, wiesz co, odwiedzany jest przez, że tak powiem, chyba blisko 400 000 osób miesięcznie. I w ramach tego są też po prostu ludzie, którzy no, chcą być poinformowani odnośnie tego, co dzieje się u nich w gminie, w ich mieście. To mi się wydaje bardzo praktyczne z punktu widzenia obywatela, czy też instytucji, przedsiębiorcy, która chce po prostu łatwiej, lepiej dotrzeć do wiedzy na temat tego, jak działa państwo, czy też jak można korzystać z tego. Wiesz, to nie tylko jak działa państwo, bo to jest, my cały czas podkreślamy, że to jest tak naprawdę dla wszystkich osób, które chcą być poinformowane i mieć konkretne informacje na temat tego, co ich interesuje, i zasób tych informacji, które w tej chwili mamy, jest naprawdę szeroki. Łącznie z tym, że jesteś w stanie znaleźć tego, ile w zeszłym roku odstrzelono jeleni w jakimś powiecie. I to jest też na przykład informacja, która może interesować naprawdę, nie wiem, 10 osób w Polsce, ale można im dotrzeć. No właśnie, a jestem ciekaw, jak do tego podchodzi państwo, czyli urzędnicy, bo dla nich to jest chyba... Znaczy nie mają jak podchodzić, ponieważ jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, która jasno określa to, co podlega pod tą ustawę i że to po prostu jest, nawet nie nazwał obowiązek, to jest powietrze. No, informacja publiczna jest dla mnie takim tlenem społeczeństwa informacyjnego. A macie jakiś taki, powiedziałbym, nieoficjalny feedback od urzędników, czyli na przykład, że o, fajnie, że to robicie, bo nam brakuje kontaktu z obywatelem, czy jednak jest tak, o Jezus... To zależy. To naprawdę zależy. Jest bardzo dużo urzędników, którzy rozumieją potrzebę i dlaczego to zostało wprowadzone. Są też urzędnicy, którzy Albo inaczej, ten dostęp do informacji publicznej jest w tej chwili rzeczą, która dzieje się na skalę masową. To znaczy bardzo, bardzo dużo osób prosi administrację publiczną o udostępnienie różnego rodzaju informacji i mamy też sygnały, że jej czasem jest wtedy tak dużo, że po prostu urzędy ledwo się, że tak powiem, z tym wyrabiają. Co dla nas jest bardzo dobrą informacją, bo to świadczy o tym, że nie jest to martwe prawo, tylko jest to coś, co jest tak naprawdę, z czego aktywnie się korzysta. To jest na pewno bardzo przyszłościowe. Jednym z jest teraźniejszość, ale też taka, którą warto jest promować. Jednym z Waszych projektów też jest projekt Kodu dla Polski. Tak. I mnie ten projekt o tyle zaciekawił, że no, ja będąc ojcem dzieci dużo... Ja to ciekawe, jak to zmierzasz. Dużo słyszę o tym, że kodowanie powinno być taką, no, jedną z podstawowych umiejętności, których się teraz uczy młodych ludzi. I pytanie jest moje takie, czy w tym projekcie obserwujecie na przykład zainteresowanie młodych ludzi? Definiuj młodych, bo większość ludzi, które... Poniżej nastolatki, zdecydowanie poniżej 20 roku życia. Nie, ponieważ ten projekt nie jest adresowany do tej grupy, czy jest poniekąd, aczkolwiek... że jakby członkowie społeczności Kod dla Polski to są już osoby, które mają już rozwinięte umiejętności programistyczne. Czyli raczej fachowcy, a nie amatorzy. Studenci już zaczynają, tak? Jakby to są z reguły młodzi ludzie. No w tej chwili ten wiek średni osoby, która, że tak powiem, sprawnie koduje, no to jest relatywnie niski, to jest 20 parę lat, tak? To może jeszcze nie jest poniżej 20 roku życia, ale jakby głównym celem Kod dla Polski jest tworzenie aplikacji użytecznych społecznie. I tam analizujemy i szukamy problemów, które są jakieś ważne z punktu widzenia lokalnej społeczności, które potencjalnie można rozwiązać drogą programistyczną. Rozumiem. I wtedy następuje kodowanie i próba stworzenia jakiejś aplikacji czy serwisu, który może się tym zająć. A żeby się zgłosić do tej inicjatywy, trzeba spełnić jakieś wymagania, czy może się przyjść? To jest luźna społeczność, która w tej chwili działa bodajże w 6 miastach, gdzie co tydzień, w zależności od miasta, co tydzień albo co 2 tygodnie odbywają się regularne spotkania, tak zwane hack nighty. To wszystkim zarządza Krzysiek Madejski i grupa liderów, którą on zbudował, i to bardzo fajnie się rozwija. Kuba, oprócz prowadzenia tej fundacji jesteś też współtwórcą bloga, tak zwaną połówką, tak, teraz jak patrzyłem, to już 1/3. Tak. Bloga Podróżnicy i bardzo aktywnym użytkownikiem Periscope'a, jako że nasza audycja też jest prowadzona z wykorzystaniem Periscope'a, to chciałem się Ciebie zapytać, może nie tyle jak Periscope zmienił Twoje życie blogera, bo to widać, że wszyscy powoli zaczynamy korzystać z wideo w różnych formach, tylko właśnie jak Ty korzystasz dzisiaj z Periscope'a i ewentualnie byś mógł może też powiedzieć, kogo jeszcze poza Tobą warto na tym Periscope'ie śledzić? Wiesz co, no dla mnie Periscope jest takim jakby drugim rzutem. Kiedyś już były aplikacje, które zajmowały się, umożliwiały, że nadal gdzieś tam są wideo streamowanie na żywo i też nawet z poziomu telefonu komórkowego, czy był to Bambuzer, pamiętam, tak 5 czy 6, 7 lat temu. Natomiast w tej chwili jakby dla mnie Periscope jest przede wszystkim bardzo niski próg wejścia, tak? Przyszedłeś kwadrans tutaj przed rozpoczęciem, 20 minut przed programem, zdążyłeś jeszcze kawę wypić, rozstawiłeś swoje statywy i możemy nadawać, w związku z czym to jest bardzo fajne, że takim niskim nakładem kosztów z poziomu telefonu komórkowego jesteśmy w stanie stworzyć bardzo wysokiej jakości transmisję, bo to jest niemalże sygnowane. Z drugiej strony jest to, że to jest nadawane z komórki do komórki niemalże. Tak, ja wiem, że oglądają nas ludzie pewnie przez przeglądarkę, natomiast jednak gro oglądających pochodzi z telefonu komórkowego. To też jest bardzo fajne, tak? Czyli bardzo szybka decyzja o tym, czy coś oglądamy, czy nie. Ja słyszałem, że ludzie w korku coraz częściej Periscope'a oglądają. No i też jest też paru nadających, którzy wykorzystują poranne korki do tego, żeby faktycznie nadawać. I to jest na pewno... No i przez to docieramy do takiej zupełnie innej kategorii czasu oglądającego. Właśnie w tych korkach, czy w takich sytuacjach, które nie wymagają od nas siedzenia przed telewizorem, czy siedzenia przy dłuższych transmisjach przy kompie. W związku z czym to jest na pewno, jestem bardzo ciekaw, jak to się będzie rozwijać. Jeszcze nie mam takiej pewności, czy to z nami zostanie na dłużej, czy nie. Natomiast to z punktu widzenia twórcy tworzy zupełnie nowy potencjał, jeśli chodzi o nadawanie. My też pewnie jako fundacja będziemy się przymierzać do tego, żeby tworzyć różnego rodzaju peryskopy. Peryskop czy nawet też Snapchat to są media, które znikają. To, co tworzysz na Peryskopie... No, Peryskop nie do końca, bo jest kacz. Jak ustawisz kacza, to zapisuje transmisję. No tak, ale jest to tylko wideo, bez tych komentarzy, więc nie jest to to samo. Ta główna transmisja z historią właśnie tego, jak wyglądała ta dyskusja w trakcie transmisji, ona jednak znika. Jak to z Twojego punktu widzenia, jak Ty to traktujesz z punktu widzenia osoby, która jednak dotychczas tworzyła bloga, w którym tworzysz treść, która zostaje na dłużej, której też zasięg się buduje właśnie przez to, że im dłużej ona w tym internecie funkcjonuje, tym się lepiej pozycjonuje. Czy nie masz takiego poczucia, że Periscope jest przez to trochę gorszy, czy nie masz takiego poczucia, że to... Moim zdaniem Periscope to w ciągu najbliższego roku półtora zmieni. I akurat jeśli chodzi o Periscopa, to umożliwienie zachowania transmisji będzie dodane, ponieważ jakość Periscopów się znacząco podnosi. I jest tutaj coraz więcej, wy macie format, tak? Live Morning, w związku z czym to już jest coś, jak patrzę na innych twórców na Peryskopie, to widzę, że oni również drastycznie ponoszą jakość na przestrzeni naprawdę paru miesięcy, odkąd Peryskop stał się troszeczkę bardziej popularny w Polsce, ale też trzeba powiedzieć, że chyba najpopularniejsi peryskopujący mają tylko parę tysięcy osób, których obserwuję, więc to są naprawdę znikome statystyki jeszcze w porównaniu do innych mediów społecznościowych, czy do Snapchata, dlatego top 100, jak porównamy sobie do top 100 Snapchata. No tak, bo tam są dziesiątki tysięcy, tak, a nawet chyba już tam w top 10 już ponad 100 tysięcy. To jest też inna forma komunikacji, to jakby treść, która po prostu znika. Jest, jeżeli wiemy, że ona znika, to też jakby co innego, że tak powiem, tam dodajemy. Ja się jeszcze gdzieś tam to kłóci, czuję takie pozostałości tego faktycznie wychowania na zasadzie, że tworzysz, żeby zostało, a nie tworzysz, żeby zniknęło. Ale nie jestem tutaj za bardzo konserwatywny i po prostu, że tak powiem, idę z trendami i zobaczymy, gdzie one zaprowadzą. Nikt nie powiedział, że to jest coś, co musi się ostać. Jeżeli się ostanie, no to na pewno w jakiejś takiej formie, która... To patrzeć następujące, to też nie jest... Inaczej tworzą na blogi, inaczej tworzą na kanały na YouTube i na inne rzeczy dodają na Snapchacie. To jest zupełnie inna treść i ta treść jest fajna, jest przyjemna, ale na póki co na Snapchacie nie widzę tam znamion czegoś, co faktycznie jakby wymagało tego, żeby zostało z nami na wieczność. Rozumiem. A kogo Ty śledzisz na Peryskopie? Czyje transmisje byś polecił osobom, które nas oglądają tu, czy będą nas oglądać na Facebooku? Wiesz co, powiem Ci tak, z zagranicznych osób to bardzo lubię Darna Rosa, który ma tu 400, czekaj, nie, to są ludzie, którzy mnie obserwują. Jest pytanie? Coś nie, było, ale nie to słyszałem. Wiesz co, lubię bardzo lubię Darna Rosa, który opowiada o blogowaniu, takim stricte blogowaniu. Lubię Julię Raczko, która nadaje na bieżąco z Australii codziennie. To bardzo ciekawe. Takie bardziej może troszeczkę podróżnicze tematy, zaraz sobie to przejedziemy. Śledzę polskie media, które zakładały konta, ale mało robię, więc nie będziemy ich jeszcze wymieniać. Lubię śledzić Michała Szafrańskiego. Też śledzę, tak? Tak. Zresztą widziałem chyba, że się włączył na chwilę, tak, więc jeżeli jeszcze jest z nami, to pozdrawiamy. Sobie tu poprzyglądam, bo trochę tych ludzi tutaj mam. Namawiam Piotra Andrusieczko, żeby korzystał, ale on zawsze jest w rejonach dziennikarzy wyborczych, jest w rejonach, w których nie ma internetu. Czekaj, jedziemy sobie dalej. Polecam na przykład Yosemite National Park. To też takie troszeczkę bardziej podróżnicze wykorzystanie. Tak patrzę sobie tutaj, bo pośledziłem bardzo dużo znanych nazwisk, które faktycznie... O, Anna Jadwiga Orzech z Fundacji WOŚP eksperymentuje. Kurczę, kto tu jeszcze z takich rzeczy? Ostatnio troszeczkę cisza na tym naszym Peryskopie. Tak naprawdę... To ja mam nadzieję, że nam tutaj z naszym porannym programem, który odbywa się na razie od półtora tygodnia codziennie, super, codziennie. Ale plan jest taki, żeby... Co tydzień? Znaczy, tak, absolutnie. Brief Morning to jest program, który jest codziennie rano o 9:00 właśnie na Peryskopie Brief Polska. Myślę, że też powoli budujemy sobie jakąś tam grupę odbiorców, którzy właśnie co rano, czy już w pracy, czy w tym korku chcą zacząć dzień od ciekawej rozmowy z gościem. A dziwne, to już podjechali. Różnie. Ja na przykład jeszcze nie dojechałem do biura. Także Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Ja byliśmy dzisiaj w siedzibie Fundacji ePaństwo. Moim gościem był Jakub Górnicki, zarówno w roli osoby kierującej Fundacją ePaństwo, ale też współautora bloga Podróżnicy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali. Do zobaczenia.